Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnej odsłonie programu Studio Info. Naszym gościem jest pan Dawid Jereczek, kandydat na stanowisko burmistrza Kościerzyny, jednocześnie zastępca burmistrza miasta. Dzień dobry panie Dawidzie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Dawidzie, chciałbym generalnie zacząć naszą rozmowę od tego, że pan już był lokatorem kościerskiego magistratu, bo był pan zastępcą burmistrza Michała Majewskiego. Ale wasze drogi się rozeszły. Czy pan może powiedzieć, co było powodem rozejścia właśnie owych dróg? Tak, po wyborach w 2018 roku, czyli dokładnie 7 stycznia 2019 roku, pan burmistrz Michał Majewski powołał mnie na stanowisko zastępcy burmistrza, no ale po pewnym czasie niestety nasze drogi się rozeszły. Ze względu, myślę, na różne też wizje i takie rozbieżności. Ja jestem taką osobą, która chce poszerzać swoje horyzonty i poznawać nowych ludzi. Pan burmistrz spolaryzował się w jednym tylko kierunku. Taka była jego decyzja. Odwołał mnie z tej funkcji. Natomiast dzisiaj, z perspektywy czasu, ja dostrzegam w tym tylko plusy. Na przykład jakie? Na przykład takie, że dostałem szansę w miastku. To była dla mnie też wielka zmiana. Tutaj muszę podziękować panu burmistrzowi Witoldowi Zajstowi, burmistrzowi miastka. Tam wziąłem udział w konkursie, bo był konkurs na stanowisko zastępcy. Dzisiaj pracuję i realizuję się samorządowo właśnie w tej gminie. Także to jest ta zmiana na plus, tam się też rozwijam. Poznałem nowych ludzi przede wszystkim. To bardzo rozwija każdego człowieka. Jeśli nas oglądasz, to znaczy, że rozmowa Ciebie zainteresowała, co nas bardzo cieszy. Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych programach, zasubskrybuj kanał na YouTubie. Możesz nas też śledzić na Facebooku i Instagramie, gdzie umieszczamy najciekawsze wycinki rozmów. Panie Dawidzie, ja chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać a propos decyzji pana burmistrza. Jak pan myśli z perspektywy czasu, czy to była decyzja polityczna? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Tak jak już przed chwilą też powiedziałem, pan burmistrz się spolaryzował tylko na jedną stronę. Ja wcześniej z panem burmistrzem też rozmawiałem o tym, żeby otwierać się na różne środowisko, otwierać się na różnych ludzi, aktywizować też tych ludzi, młodych ludzi do tego życia samorządowego, do tego życia obywatelskiego. Rozumiem. W takim razie, skoro jesteśmy przy polityce i decyzjach obecnych władz miasta, to jak pan by ocenił właśnie z perspektywy po pierwsze mieszkańca, ale też trochę dalszej właśnie z perspektywy miastka, bo jakieś odniesienie jest i porównanie, politykę władz miasta? Czy są jakieś sukcesy, czy porażek jest więcej? Jak pan to ocenia? Zawsze są dwie strony medalu, panie redaktorze, bo są i sukcesy, są i porażki, bo to nie jest tak, że życie czy praca samorządowa daje nam tylko, jest usłana płatkami róż, jest pięknie, jest kolorowo, bo to jest naginanie rzeczywistości zupełne. No w Kościerzynie wszyscy widzimy, pan zresztą też, jest miasto, jest budową, różne rzeczy się budują, natomiast w mojej ocenie jest to robione trochę za długo, trochę wszystkiego za dużo jest, że tak kolokwialnie powiem, rozkopane. Ale przepraszam, pan burmistrz mówi o tym, że pandemia, wojna na Ukrainie, że to jest taka zasłona, czy argument przemawiający za tym, że niektóre inwestycje się przedłużają. No, może coś w tym jest, że to tak długo trwa? No nie wiem, ja mam taką inne też spostrzeżenie. No właśnie, jak to wygląda ja w miastku? Mam inne spostrzeżenie, bo w miastku, tam gdzie obecnie pracuję, nie ma teraz przed wyborami wszystkich inwestycji i pomimo tego, iż też otrzymaliśmy promesy i z Polskiego Ładu i z różnych innych instytucji zewnętrznych, natomiast robimy to tak, żeby nie destabilizować tego życia miasta. Ja wracając z pracy na przykład dzisiaj, był komunikat, że są utrudnienia na ulicy Słowackiego, ale jadę sobie ulicą Mickiewicza i za skrzyżowaniem z ulicą Gałczyńskiego stoi bramka, jest znak zakaz ruchu. Nigdzie wcześniej na trasie nie było żadnego znaku, że tam nie będzie przejazdu. To są oczywiście takie, można powiedzieć,
z perspektywy całego miasta można powiedzieć, że drobne utrudnienia, natomiast dla zwykłych mieszkańców ja rozumiem, że one są bardzo poważne, tak? Tak, bo te utrudnienia, no właśnie samorząd to nie są tylko te wielkie rzeczy, ale te wszystkie małe rzeczy tworzą tą jedną całość. No bo mieszkaniec codziennie pokonuje tą samą trasę od punktu A do punktu B, ale ja bym chciał jeszcze, żeby pan konkretnie powiedział, no za co na przykład burmistrzowi, za jaką inwestycję, a może nie inwestycje, należą się po prostu takie obiektywne brawa? No to są inwestycje, panie redaktorze, te infrastruktury drogowej, bo zawsze infrastruktura drogowa przyczynia się do polepszenia życia tych mieszkańców. Oni mają lepszy dojazd, są chodniki, czy są ścieżki rowerowe i to tego nie kwestionujemy zupełnie. Czyli teraz budowa sali przy szkole podstawowej numer 3. Ja tutaj przypomnę, że już jeszcze jak byłem radnym, to w 2015 roku pisaliśmy interpelację w sprawie budowy sali przy szkole podstawowej numer 4. Pan burmistrz zdecydował tak, że będzie to przy szkole numer 3 i też dobrze, bo z tej infrastruktury będą korzystać dzieciaki z Kościerzyny. I to naprawdę ta sala się należała, natomiast ja już chcę powiedzieć, że my też w swoim programie, a w swoim zobowiązaniu będę miał to, o czym pisałem w 2015 roku, budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 4. Okej, no to teraz dla przeciwwagi, ale proszę też o konkret, no porażka pana zdaniem, taka totalna na całej linii obecnej kadencji władz miasta. Panie redaktorze, to jest, już się ciągnie od kilku lat, to jest to spolaryzowanie, niewychodzenie do mieszkańców. Ja myślę, że te inwestycje, jak można uznać, że jest to jakimś sukcesem, natomiast niewychodzenie z dialogiem do mieszkańców, ba, nawet z rozmową do radnych, bo dobrze pan wie też, jak wyglądają sesje Rady Miejskiej w Kościerzynie, więc tam nie ma dialogu jako takiego. Sytuacje konfliktowe, jak pan pamięta, czy przy ulicy budowie Małej Kolejowej, czy Paderewskiego i Kopernika. Burmistrz powinien łagodzić skutki takich sytuacji konfliktowych, bo one zawsze będą przy różnych inwestycjach. Zawsze takie sytuacje będą, a tu się dolewało oliwy do ognia. Pan burmistrz no, nie spotykał się z tymi... No właśnie, chciałem to powiedzieć, że raczej pan burmistrz nie spotykał się, tylko reprezentował go podczas takich spotkań, słynne grudniowe spotkanie w sprawie Kopernika, reprezentował pana burmistrza, pan jego zastępca, tak? No i to też zawsze jest tak, że każda rozmowa jest dobra, ale ta sytuacja już była na tyle napięta, że w tym powinien uczestniczyć już burmistrz, bo tego też mieszkańcy oczekiwali. Czyli to jest najpoważniejszy zarzut, że nie ma tej inicjatywy dialogu, rozwiązywania konfliktów ze strony... Dokładnie. Nie można być burmistrzem zamkniętym tylko w swoim gabinecie. My musimy spojrzeć też na mieszkańca jako na drugiego człowieka. Nie tylko z perspektywy burmistrz, mieszkaniec, ale człowiek, człowiek. Rozumiem. Panie Dawidzie, to w takim razie proszę powiedzieć, co należałoby zmienić w Kościerzynie? Panie redaktorze, przygotowaliśmy już też cały taki szereg działań, które chcemy w Kościerzynie wprowadzić, które chcemy zmienić. Przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo. To jest to, o czym mówią nam mieszkańcy na spotkaniach. To jest bezpieczeństwo przejść dla pieszych. Naszym priorytetem będzie montowanie inteligentnych przejść dla pieszych. Bo to jest rzeczywiście problem w mieście, tak. Są przejścia dla pieszych typu Smart Pass. One są inteligentne przejścia. Kiedy zbliża się człowiek do przejścia, uruchamiane są sygnały świetlne. Z daleka kierowca już to widzi, bo widać, że doświetlenie przejść dla pieszych nie przyniosło pożądanego efektu. No tak. Ale też ważną rzeczą, którą trzeba zmienić, to jest aktualizacja sieci połączeń komunikacji miejskiej, bo te trasy, które są wyznaczone, one były wyznaczane 6 lat temu. Przez 6 lat też miasto się rozwinęło, powstały nowe ulice, no co jakiś czas powraca niczym przysłowiowy bumerang sprawa przystanku w okolicach pewnej popularnej restauracji, sieci, tak.
I tu raczej no, nic w tym temacie się nie dzieje, prawda? Nic się nie dzieje, dlatego my na pewno zaktualizujemy tą sieć połączeń komunikacji miejskiej. Może z niektórych połączeń, które są obecnie, będzie trzeba zrezygnować, bo faktycznie nie ma tam takiego obłożenia. Dołożyć inne tak, żeby całe miasto było w miarę dobrze skomunikowane, bo teraz mamy tak, że jedne części miasta są faktycznie bardzo dobrze skomunikowane, a jak na przykład osiedle Wieżysko, czy to, o czym Pan mówił, ulica Chojnicka, McDonald, czy nawet na ulicy Halera, no tam nie ma tej komunikacji. O tym też mieszkańcy mówią. Skoro jesteśmy właśnie przy tym aspekcie komunikacyjnym, powstał w Kościerzynie wiele lat temu węzeł integracyjny, prawda? Tak. Czyli takie miejsce, gdzie te wszystkie szlaki komunikacyjne od ścieżek rowerowych, a skończywszy na komunikacji autobusowej, są w jednym miejscu. Natomiast cały czas dworzec PKS jest przy Galerii Wybickiego. Ja pamiętam jeszcze czasy burmistrza Czuchy, że docelowo to tam właśnie ma powstać ten węzeł komunikacyjny. Jak pan się na to zapatruje? O tym też ostatnio mówili nam mieszkańcy, że na przystankach przy Galerii Wybickiego właśnie nie ma takiego pomieszczenia, gdzie można spokojnie poczekać na autobus, gdzie nawet nie będzie się mocnąć. Nawet te wiaty pozostawiają wiele do życzenia. Te wiaty też pozostawiają wiele do życzenia. No może jakoś technologicznie idzie je zmienić, ale nie ma takiego miejsca ogrzewanego, ciepłego, gdzie można na przykład zimą czy w porze tak jesiennej kiedyś można sobie spokojnie, nie marznąc na dworzu, poczekać na autobus. Rozumiem. Panie Dawidzie, proste pytanie, chyba najprostsze, jakie mogę zadać. Dlaczego pan się w ogóle zdecydował na kandydowanie na burmistrza? Panie redaktorze, Kościerzyna to jest takie miasto, w którym ja się urodziłem, w których chodziłem do szkoły, do jednej, do drugiej. Teraz tutaj są moje dzieci, tutaj pracowałem, wychowałem się, do tych szkół chodzą moje dzieci. Dlatego też kocham to miasto i widzę, że potrzebuje tej zmiany. Miasto potrzebuje takiego burmistrza, który będzie rozmawiał z mieszkańcami, takiego, jakiego ja bym też sobie życzył. Dlatego też zdecydowałem się kandydować w tych wyborach. Doskonale to rozumiem. Natomiast chciałbym jeszcze w tym kontekście dopytać, bo pan jest trzecim spośród oficjalnej trójki kandydatów, który gości w naszym studio. I panie Dawidzie, ja przyznam szczerze, że tak naprawdę wy państwo mówicie wszyscy to samo, tak? Pan burmistrz mówi o tych wartościach, pan Mateusz Hołdys też powoływał się na swoje rodzinne korzenie i tak dalej. Natomiast mieszkańcy chyba też oczekują jakiejś takiej wyrazistości, prawda? To gdyby pan miał powiedzieć dzisiaj, zagłosujcie na mnie, bo to i to odróżnia mnie od pozostałych kandydatów, to co to by było? Panie redaktorze, przede wszystkim też moje doświadczenie w samorządzie. Od 15 lat pracuję w samorządzie i gdybym nie miał tego doświadczenia, to też nie zdecydowałbym się. Ja dokładnie wiem, jak funkcjonuje samorząd, jak powinien, mam też swoją wizję, jak powinien pracować urząd i jak powinno wyglądać takie przysłowiowe burmistrzowanie, ale to też, co zauważyłem, nie ma takiego zrównoważonego rozwoju. Są inwestycje w infrastrukturę, ale gdzieś ta kultura, ten sport, zostało to zaniedbane. A to też powoduje to nasze utożsamianie się z tym miastem, bo nie tylko budowa ulic i budynków, ale właśnie kultura i sport. Chciałbym jeszcze zapytać o taką rzecz, że oczywiście może pan zostać decyzją mieszkańców Kościerzyny burmistrzem, ale pan musi też mieć zaplecze w postaci radnych Rady Miasta. Czy może pan nam odkryć trochę tajemnicy? Pana komitet to będą ludzie doświadczeni, młodzi, trochę starsi. Jak to będzie wyglądało? Kandydaci do Rady Miasta z Komitetu Forum Dialogu Kościerzyna to są osoby zróżnicowane i pod względem wieku, i pod względem doświadczenia. Są to też osoby, które już były radnymi, jak pan Roman Gołyński, jak pan Tomasz Szala, pani Maria Mach, ale są całkiem nowe osoby, jak pani Barbara Miłto, pani Asia Tomaczkowska,
Więc, ale takie osoby, które nie miały doświadczenia w samorządzie, one, ich atut jest jeszcze większy, bo one wchodząc do rady zupełnie mają takie spojrzenie z innej perspektywy, nowe i świeże. Są osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, także to doświadczenie tych wszystkich osób spowoduje te lepsze zmiany w naszym mieście. Rozumiem. Panie Dawidzie, ostatnie moje pytanie, zadawałem je również innym kandydatom. Czy jeżeli pan zostanie burmistrzem, pan będzie miał zastępców dwóch czy jednego? Dwóch zastępców. Myślę, że to jest optymalne, aby było dwóch zastępców. Czy pan już wie konkretnie, kto to będzie? Co do jednej osoby, to jestem pewny. Natomiast druga osoba to jest jeszcze temat do rozmów. Rozumiem, że nie zdradzi pan nazwiska. Mogę zdradzić, oczywiście. To proszę powiedzieć przynajmniej tą pewną osobę, bo to na pewno pana odróżni od pozostałych kandydatów. Jeżeli, panie redaktorze, mieszkańcy 7 kwietnia bądź 21, jeżeli będzie druga tura, zdecydują, abym objął funkcję burmistrza Kościerzyny, to zastępcą od spraw społecznych, kulturalnych i oświatowych będzie osoba, która ma ogromne doświadczenie, już pokazała, że jest też społecznikiem, to jest osoba, która jest radną, pan Tomasz Szala. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Dawid Jereczek, kandydat na burmistrza Kościerzyny. Jeszcze raz dziękuję, panie Dawidzie. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Dziękujemy za obejrzenie programu. Został on sfinansowany ze środków Fundacji Info. Możecie nas wspierać w serwisie patronite.pl lub w serwisie zrzutka.pl. Linki znajdziecie w opisie. Dzięki waszemu wsparciu będziemy mogli przygotować więcej tego typu materiałów. Liczymy także na wasze sugestie i uwagi, które możecie przesyłać do nas za pomocą mediów społecznościowych. Program można oglądać na YouTubie, w portalu Kościerski Info, a także w aplikacji Kościerski Info, do której pobrania gorąco zachęcamy.